Rozmowa dnia. W studiu poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Jak smakuje Nowoczesna, proszę powiedzieć? Ale co Nowoczesne smakuje? Partia Nowoczesna jak smakuje, bo chyba się zaczął proces konsumpcji Nowoczesnej przez Platformę Rozpoczął się proces tworzenia wspólnych list do sejmików, a przed nami kolejne wspólne ustalenia, czyli koalicje w miastach, wspólni kandydaci w innych miastach poza Warszawą. Ale z reguły jest tak, że jak na samym początku, kiedy się zawiera porozumienie i nie jest wyraźnie napisane, to wy dostajecie tyle i tyle procent miejsc, my dostajemy tyle i tyle, w tym mieście wy wystawiacie kandydata, w tym mieście my wystawiamy kandydata, to z reguły ta nieostrość później tak dziwnie bywa w polityce, że wychodzi na korzyść tego dużego partnera, który zjada małego pomału. Ale to wszystko przed nami, te wszystkie rzeczy ustalimy, został powołany zespół negocjacyjny, wszystko ma swój czas. Cel jest jeden, wygranie wyborów samorządowych. Naprawdę to dopisywanie takiego na siłę tego, że ktoś kogoś zje, ktoś kogoś zdominuje, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Chcemy po prostu nie dopuścić PiS-u do władzy w samorządach, bo samorząd to jest ostatni bastion niezależności i normalności w Polsce. Ale wie pan, no, taka jest polityka. Posłowie zmieniają ugrupowania, partie się rozpadają, łączą, zmieniają, wchodzą w sojusze, wychodzą z sojuszów. No to tak, taka jest polityka. Właśnie weszliśmy w sojusz, strategiczny sojusz na wybory samorządowe i mam nadzieję, że sojusz także na wybory parlamentarne. Czy dwójka posłów Platformy Obywatelskiej, którzy głosowali w Sejmie za nowelizacją ustawy o IPN będzie miało jakieś kłopoty? Mówię o dwójce Grzegorz Furgo, Zbigniew Pawłowicz, bo oni byli za tą ustawą, przeciwko której potem Platforma była w Senacie. Nie sądzę, aby były jakieś konsekwencje tego głosowania. Pewnie to, tak, pomyłki się także zdarzają. Ja nie wiem, czy akurat tak było w tym przypadku, ale nie mam takiego wrażenia, że jest to jakiś przedmiot dyskusji na tym etapie, ponieważ problem związany z tą ustawą jest znacznie głębszy i wynika tak naprawdę z nieodpowiedzialności rządu, a nie pomyłki, czy też innego głosowania dwójki posłów Platformy Obywatelskiej. No, to dwójka głosowała za, ale 116 osób z klubu Platformy się od głosu wstrzymało. Ja zauważam to tylko dlatego, że jeśli dzisiaj politycy PO chcą ostro dyskutować o tej ustawie, to też wskazuje, że i na tym etapie pracy w Sejmie można było ostro dyskutować, zamiast się wstrzymywać. I dyskutowaliśmy, składaliśmy poprawki, tak jak te poprawki składaliśmy w Senacie, tylko od 2 lat nie ma dyskusji w Sejmie. Jest tylko przekonanie partii rządzące, że wie wszystko najlepiej. Platforma w tej sprawie zachowuje się bardzo, bardzo odpowiedzialnie i racjonalnie. My bardzo mocno mówiliśmy, że nie podobają nam się określenia niektórych polityków z Izraela dotyczące nieprawdziwych stwierdzeń o polskich obozach śmierci. No nie tylko o polityków z Izraela chodzi, ale na świecie MSZ interweniował ponad 250 razy w zeszłym roku. Ponad 1000 razy za rządów Platformy Obywatelskiej. Natomiast jedna rzecz to jest nieodpowiedzialne wypowiedzi, często wynikające z ignorancji lub braku wiedzy, a inną kwestią jest zła polityka rządu, nieprzewidywanie konsekwencji, dyletanctwo w prowadzeniu polityki zagranicznej, takie przekonanie o tym, że jakoś to będzie. Jak ja patrzę to, co się dzieje, to mam takie dziwne wrażenie, że jedziemy jakimś dziwnym pojazdem. Wszystkie systemy ostrzegawcze krzyczą uwaga, zaraz będzie katastrofa, a ten kierowca tego pojazdu jeszcze dodaje gazu, bo może szybciej zderzymy się ze ścianą i może już to przejdziemy. No przecież to jest coś niesamowitego. Całkiem sporo Polaków się z panem nie zgadza. Dzisiaj w Super Ekspresie wyniki sondażu zapytano, czy taka nowelizacja jest potrzebna, karanie za używanie terminu polskie obozy śmierci. 45% Polaków mówi za, 27% jest przeciw i mam takie dziwne wrażenie, że to chyba nawet oddaje stosunek sił politycznych pewnie tylko w tej chwili. Panie redaktorze, że w tej ustawie nie ma ani słowa o polskich obozach śmierci. My taką poprawkę, właśnie taką, żeby ten zwrot, co do którego wszyscy się zgadzamy i mówimy to bardzo głośno, że tego typu nieprawdziwe, haniebne insynuacje pod adresem Polski powinny być karane. Ale tego zwrotu
nie ma w tej ustawie. Ale jest szersze uchwycenie problemu, które pozwala na radzenie sobie, no, słowo radzenie, no, byśmy się spierali, z takimi sytuacjami jak ta, która miała miejsce bodajże przedwczoraj. No, norweski portal używa sformułowania, że realna współpraca Polaków z Niemcami przy przeprowadzaniu Holokaustu jest faktem. Ale mamy no, panie redaktorze, to jest gruba sprawa. Ale polskiej polityki historycznej nie robi się za pomocą polityki, za pomocą kodeksu karnego. I nie mówię to ja, nie mówi tego tylko Platforma, mówią to osoby, które są bardzo, bardzo przyjazne obozowi pana Kaczyńskiego. Mówię to chociażby o panu premierze Olszewskim. Brutalna prawda jest taka, że mamy ze strony rządzących bardzo dużo patriotycznych frazesów na ustach, a kompletnie nieskuteczną antypolską politykę zagraniczną. No to jest, to jest prawda o tej polityce. Wie pan, jak ja słyszę, bo rozmawiamy cały czas o tym haniebnym, kłamliwym sformułowaniu polskie obozy śmierci, i ja raz jeszcze podkreślę, powinno być za to karane. Karane każda osoba, która tego używa. Tylko ja mam wrażenie, że przez swoją nieudolną politykę pan Patryk Jaki i PiS zostali promotorami tego haniebnego, kłamliwego określenia na całym to świecie. Przez 8 lat można było wystąpić z projektem takiego prawa, żeby karać. Przez 8 lat Platforma ponad 1000 razy reagowała na tego typu określenia i robiła to skutecznie. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość wzięło się za modernizowanie, szerokie modernizowanie kodeksu karnego w tym zakresie. No i skutki widzimy, panie redaktorze. No nie sposób nie wiedzieć, jeżeli senator Prawa i Sprawiedliwości, pani Anders, mówi, że mamy do czynienia z tragedią dyplomatyczną. Jeżeli Departament Stanu mówi o podważaniu strategicznych sojuszy polsko-amerykańskiego, no to chyba poszliśmy za daleko. Ale jednocześnie ten sam Departament Stanu zgadza się, że sformułowanie polskie obozy śmierci jest haniebne. Ale to się... Ale panie redaktorze, tu jest cały problem. Tu się wszyscy zgadzamy. Chodzi o to, że ta ustawa jest napisana w sposób zły, nieprecyzyjny, po bałaganiarsku, nie ma osłony dyplomatycznej i nagle okazuje się, że nie ma polskiego rządu, nie ma polskiej dyplomacji. Jest pan minister Jaki i jego jakieś wyobrażenia o tym, jak się robi dyplomację. Wypowiadał się bardzo ostro prezydent Andrzej Duda w tej sprawie. Wypowiedział się bardzo ostro w tej sprawie premier Morawiecki, który rozmawiał z izraelskim premierem. Tylko chyba nie o tym. Ma ruszyć zespół polsko-izraelski, który będzie prowadził dialog na szczeblu no, rządowym, tak możemy powiedzieć. Natomiast politycy podkreślają, tak jak podkreślał na przykład marszałek Senatu wczoraj w Sygnałach Dnia, że suwerennej polityki żaden inny kraj dyktować nam nie powinien. Jak rozumiem, jeżeli teraz w wyniku prac, znaczy tak podejrzewam, że jeśli w wyniku prac tego zespołu pojawią się wnioski, że coś trzeba doprecyzować, no to pewnie będzie nowelizacja. Tylko jeżeli ma być nowelizacja, coś takiego sugerował także pan minister Gowin dzisiaj w jednej ze stacji telewizyjnych, to jest pytanie, po co dopuszczono do tego bałaganu? Wiemy od soboty, że jest problem, że jest poważny problem dyplomatyczny. I zamiast gasić ten problem dyplomatyczny, zamiast gasić ten pożar, rząd PiSu dolewa benzynę do tego pożaru i krzyczy, niech to się szybciej spali, będzie lepiej. Ja bym inaczej powiedział. Od soboty wiemy, że mamy motywowaną polityką wewnętrzną w Izraelu ostrą wypowiedź ambasador Izraela, która przecież nie ukrywała, mówiła wprost, kazano mi tak powiedzieć. Ci, którzy zajmują się życiem politycznym Izraela, też wskazują na to, że ta konkurencja między partiami tam przenosi się na wymiar międzynarodowy. To nie jest nic szczególnie wyjątkowego dla Izraela. W innych krajach też tak się dzieje, że sprawy, które dotyczą relacji międzynarodowych, są również przedmiotem sporów i licytacji między partiami na rynku lokalnym. I tam się akurat złożyło tak, że premier Netanyahu wdał się w tą licytację z radykalniejszym politykiem. No, musimy teraz wobec tego jakieś stanowisko zająć i sobie radzić. Panie, tylko nie radzimy sobie. Ja zacząłem od tego, że nie podobają mi się wypowiedzi, nie zgadzam się z wypowiedziami lidera lewicowych partii, jeden z lewicowych partii w Izraelu, tylko nie zmienia to faktu, że to już nie jest konflikt polsko-izraelski. To już jest konflikt, który rozlał się na cały świat. Jeżeli o polskich obozach śmierci w internecie było 30 milionów wzmianek, no to znaczy, że polska nieudolna polityka doprowadziła do tego, że kłamliwy i haniebny, podkreślę to raz jeszcze, haniebne określenie
zostało rozpropagowane przez polską nieudolną politykę zagraniczną. Można na to powiedzieć i z drugiej strony, jeżeli się o jakimś problemie głośno nie dyskutuje, a działa tylko punktowo, wtedy kiedy pojawiają się przypadki nagłaśniane przez ugrupowania polonijne, przez tych, którzy zaglądają czasem do zagranicznych gazet, myślę, że ta dyskusja prędzej czy później nas czekała. Podobnie jak prędzej czy później, rozmawiałem o tym godzinę temu z ministrem Sellinem, czekało nas zderzenie z narracją historyczną Izraela, ponieważ tam od pewnego czasu, tu polecam wszystkim lekturę książki Pawła Lisickiego Krew na naszych rękach ze znakiem zapytania, tam wygrywa taka oto doktryna, że Holokaust nie tylko był wyjątkową zbrodnią w dziejach, tu się zgadzamy wszyscy, ale że również to Żydzi byli jedynymi ofiarami Niemiec i w tym układzie dla innych ofiar, takich jak Polacy, już miejsca nie ma. A skoro nie byli ofiarami, no to pewnie współpracowali albo byli obojętni i tak nas się wtłacza w te kolejny właśnie tych współsprawców, twórców obozu śmierci i tak dalej. Oczywiście, że na coś takiego nie może być zgody. I raz jeszcze powiedziałem, musimy bronić prawdy historycznej. Polska była ofiarą II wojny światowej. Najwięcej Polaków pomagało Żydom. Polska była największym państwem podziemnym. I to są prawdy, o których mówimy, musimy mocno. O których też niewielu ludzi z zagranicą wie. Oczywiście, że tak. Ale teraz problem jest znacznie szerszy. Problem polega na tym, że to, w jaki sposób chce to robić PiS, robi to nieudolnie. Zamiast rozwiązywać problem ustawą, której przecież i pan, i ja doskonale wiemy, że jej zastosowanie praktyczne, czy też skutki zastosowania praktycznego będą dość umiarkowane. Ale i pan, i ja też wiemy, że symboliczna rola stanowienia prawa jako przekazania pewnego stanowiska kraju, że na to się nie zgadzamy, przeciw temu protestujemy, też jest istotna. Wychowawcza rola prawa. Dlatego można było to, co nas najbardziej boli, czyli te polskie obozy śmierci, zapisać jednoznacznie w tej ustawie i problemu by nie było. Problem międzynarodowy zostałby zgaszony. Natomiast PiS doszedł do wniosku, że nie będzie prowadzić dyplomacji. I jakie są efekty tego? No, nie wolno bagatelizować, że Amerykanie mówią, że nasz strategiczny sojusz, no, nagle może się pogorszyć. Nie wolno nie widzieć tego, że o Polsce mówi się teraz źle ze względu właśnie na tą ustawę. Nie wolno nie widzieć tego, że ta fala z jednej strony dyskusji o tej ustawie uruchamia gigantyczną falę antysemityzmu i rasizmu w Polsce. No proszę zwrócić uwagę, jak zachowują się dziennikarze, na przykład w Telewizji Polskiej. Jaka jest reakcja na to? Proszę zwrócić uwagę na ostatnie raporty na temat tego, jak wygląda antysemityzm w krajach Europy Zachodniej. My z tym problemu nie mamy. Mamy problemik na marginesie. Ale ja nie chcę relatywizować tego na takiej zasadzie, a gdzie indziej jest gorzej. Nie, ja mówię, że są wypowiedzi, które są skandaliczne i władze na przykład TVP na to nie reagują. I chyba razem się zgodzimy, że nie ma zgody na jakąkolwiek mowę nienawiści w mediach publicznych. Na koniec jeszcze pytanie o Parlament Europejski. Dzisiaj posłowie, szefowie grup w tym parlamencie będą decydowali o tym, czy będzie głosowanie nad odwołaniem Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceszefa Parlamentu Europejskiego. Jeśli dojdzie do tego głosowania, to europosłowie Platformy będą głosowali jak? Za odwołaniem Ryszarda Czarneckiego? Nie rozmawiałem z europarlamentarzystami. Ja trzy tygodnie temu apelowałem do Ryszarda Czarneckiego, aby przeprosił panią posłankę Różetą za skandaliczne słowa. Pewnie wtedy całej tej afery by nie było. Słowa były skandaliczne. Za takie słowa niestety trzeba ponosić konsekwencje. Każdy polityk za swoje słowa odpowiada. Mówił Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej i gość Sygnałów Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. 27 po 8. Była to rozmowa dnia.